Gadaj, dziadu! Kocham cię, telefon ma to. Ty jesteś śmatą! A ty jesteś ścierą. Dawaj. Ty mopem. A ty prześcieradło, stary, ty się pluje i pluje. Ten serial schodzi na psy. Weź Jacka i jedźcie do starego tartaku. Będzie tam czekał żuk z ważnym ładunkiem, który trzeba tu dostarczyć na dziś wieczór. Jasne, szefowo. Romuś, co ty tu robisz? Felek, który miał to dostarczyć, złapał ptasią grypę i musiałem sam to załatwić. Ale co ty masz z tym wspólnego? Okej, powiem wam. To ja jestem właścicielem Lolity. Strzelnicy przy okazji też. Ale o tym wie tylko Basia. A teraz do żuka i odwieźcie to na miejsce. O, motocyklasy. Chyba wiozą coś ważnego. Fak, chyba mamy ogon. Zjadę do burgerowni. Ale fajnie, nie widzą mnie. Jak się jej pozbędziemy? Dzwonimy do Romusia. Halo? O cholera, gdzie jesteście? Mam pomysł. Obserwujcie ją i jakby gdzieś poszła, to ruszajcie. Jak było? 22,5 sekundy. O sekundę lepiej niż poprzednio. Cześć, Romuś. No, jesteśmy w lesie koło burgerowni. Jest sprawa. W burgerowni są Kajtek i Jacek, a na parkingu Lucyna. Śledzi ich i trzeba odciągnąć jej uwagę. W tym lasku przy dwóch bliźniaczych dębach leży niewybuch z drugiej wojny. Powiedzcie o tym Lucynie, to pielomanka. Poleci jak głupia. Proszę pani, proszę pani. Proszę pani, proszę pani. Czego? Znaleźliśmy niewybuch. Czy może pani zadzwonić na policję? Nie mamy telefonu. Niewybuch? Gdzie? W tym lasku przy dwóch bliźniaczych dębach. Już lecę, to znaczy sprawdzę to i zawiadomię policję. A wy lepiej zmykajcie. Jest, jest, jest. Dzięki, dzieciaki. Proszę wszystkich o uwagę. Chciałabym zaprezentować naszą najnowszą atrakcję.